Pan senator Pociej, proszę uprzejmie. Pani minister, w zakresie pierwszego pytania dotyczącego wieku emerytalnego, osią rozumowania, pani minister, odpowiadając na nasze pytania, było ta chęć takiego kierunkowego wskazania przez suwerena, przez naród, w którym kierunku powinien parlament iść. I w tym zakresie twierdzi pani minister, że jest to jak najbardziej dopuszczalne i że to jest właśnie, tak powinno to pytanie wyglądać, kierunkowo. Natomiast jeżeli chodzi o wiek pójścia dzieci do szkoły, a obydwie te sprawy są bardzo podobne, bo w podobnym czasie zmienialiśmy taki wiek emerytalny z bardzo określonego wieku na bardzo określony wiek i tak samo dzieci z określonego 7-letniego na 6-letniego. To w tym drugim pytaniu już jest bardzo dokładne pytanie. Z 6 na 7. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego przy jednej sprawie decydujecie się państwo na kierunkowe rozwiązania, które są tak wspaniałe dla możliwości decydowania przez obywateli, a w drugim już zamykacie to w jednym bardzo policzalnym wieku. I drugie moje pytanie jest, bo mówiła pani minister o tym, że do tego nie trzeba dołączać skutków finansowych dotyczących obniżenia wieku emerytalnego, no bo przecież one są takie kierunkowe. To proszę mi powiedzieć, że jeżeli dokładnie zadajecie państwo pytanie, wskazując wiek 7 na 6, 6 na 7 z powrotem, to dlaczego do tego drugiego pytania nie dołączacie państwo skutków finansowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze. Pan senator Augustyn. Pani minister, po co pan prezydent chce pytać Polaków w sprawie długości czy wieku przejścia na emeryturę, skoro i pani, i pan prezydent, i Prawo i Sprawiedliwość mówicie, że wy dokładnie wiecie, czego obywatele chcą. Pani dzisiaj użyła takiego sformułowania nie dalej niż 6-7 minut temu. Pan prezydent dokładnie wie, czego chcą obywatele, ponieważ w kampanii wyborczej obiecał bardzo konkretną ustawę o przywróceniu, podkreślam, o przywróceniu stanu poprzedniego w systemie emerytalnym. Co więcej, kilkanaście dni temu, po wyborze już, kilkakrotnie w wywiadach, a także w specjalnej wypowiedzi potwierdził, że w najbliższym czasie złoży stosowną propozycję legislacyjną. Moje pytanie jest takie, czego pan prezydent jeszcze nie wie w tej sprawie, skoro chce pytać cały naród, a przecież twierdzi, że dobrze wie. Jest to pierwsze pytanie. Drugie dotyczy lasów i chciałem zapytać, dlaczego twierdzi pani, że jest pytanie pana prezydenta jest dokładnym przepisaniem pytania, o które wnioskowali obywatele, podpisując się pod wnioskiem referendalnym, skoro jest zupełnie inaczej, ponieważ pytanie pana prezydenta odnosi się do obecnego stanu prawnego, a pytanie wnioskujących odnosi się do poprzedniego stanu prawnego. Na jakiej podstawie twierdziła pani chwilę temu, że jest to przepisanie tego samego pytania? To jest pytanie o przeciwnym charakterze. Więc proszę powiedzieć, na jakiej podstawie pani to twierdzi? Dziękuję.
Panie senatorze i pan senator Ziętarski, proszę bardzo. Ja mam takie krótkie pytania. Pytanie, bo pani mówi o tych kierunkach i o tych zmianach, których domagają się obywatele. Ja zapytam, czy znane jest pani jakieś siły polityczne bądź też grupy obywateli liczące się, które by chciały prywatyzować lasy państwowe? Dziękuję. Proszę bardzo, pani minister. Proszę. To już odpowiadam. To już. To już. Proszę to bardzo. To już odpowiadam państwu. Odpowiadając na pytanie pana senatora Pocieja. Dlaczego jedno pytanie jest bardziej dokładne, bardziej precyzyjniej sformułowane, a drugie pytanie kieruje się większą ogólnością? Dlaczego takie pytania w ogóle złożył pan prezydent? Jakiś czas temu, 2 tygodnie chyba temu, tak mi się wydaje przynajmniej, odbyło się spotkanie pana prezydenta z przedstawicielami inicjatyw referendalnych, gdzie inicjatorzy inicjatyw referendalnych poprosili pana prezydenta o to, żeby rozszerzył to referendum zarządzone na dzień 6 września, referendum, z którego wnioskiem, o przeprowadzenie którego z wnioskiem wystąpił pan prezydent Bronisław Komorowski. Wtedy, proszę państwa, w Polsce rozpętał się spór. Może nie tyle, a może tak powiem, rozpętał się spór i polityczny, i prawny. Czy można, czy nie można rozszerzać pytania referendalne? I oczywiście, proszę państwa, można było tak to referendum rozszerzyć o 3 dodatkowe pytania. Jednak, tak jak państwo doskonale wiecie, ruszył kalendarz referendalny i pan prezydent nie chciał w żaden sposób ingerować właśnie już w ten kalendarz. Dziękuję bardzo, panie marszałku. I te pytania, szanowni państwo, które pan prezydent złożył w tym postanowieniu, pan prezydent Andrzej Duda, to po pierwsze są pytania uzgodnione z pełnomocnikami inicjatyw referendalnych. Osób, które stanęły na czele tych inicjatyw obywatelskich, które występowały i które przeprowadzały wielkie akcje zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. I stąd właśnie te pytanie jest jedno bardziej ogólne, drugie pytanie jest bardziej szczegółowe. Ale co nie zmienia faktu, że jedno i drugie, tak jak każde pytanie referendalne, ma charakter kierunkowy. I panie senatorze, prześledziłam dokładnie debatę, która toczyła się w Senacie przed kilkoma miesiącami na temat wniosku pana prezydenta Komorowskiego. I znalazłam pana wypowiedź, która naprawdę doskonale pasuje do dzisiejszej debaty. Naprawdę te słowa, które pan wtedy wypowiedział, doskonale wpisują się w dzisiejszą debatę. A pan powiedział coś takiego, odwołując się do artykułu 4 ustęp 1 Konstytucji. Władza zwierzchnia należy do narodu i narodowi z tytułu tej władzy przysługuje możliwość wypowiedzenia się na każdy temat. I te pytania, i właśnie te pana słowa są moją odpowiedzią na pana pytanie. Wnioski zostały sformułowane przez inicjatorów referendum. Pod nimi podpisali się obywatele. One zostały złożone do Sejmu. Sejm nie znalazł ani woli, ani chęci, żeby te referendum zarządzić, żeby pochylić się nad tymi milionami podpisów złożonymi pod inicjatywami referendalnymi. Zostały one odrzucone. Wnioskodawcy zwrócili się do pana prezydenta. Częściowo, zgadza się, zmodyfikowali treść swoich pytań referendalnych, mając do tego prawo, o czym również była mowa w jednej z ekspertyz prawnych. I szanowni państwo, stąd te pytania. Natomiast jeżeli chodzi o...
Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, o skutki finansowe, bo o to też się pan pytał, dlaczego o skutki finansowe, bo proszę państwa, no, państwo zadają pytania, a potem się de facto, kiedy ja państwu odpowiadam i przedstawiam konkretną odpowiedź, państwo się trochę tak jakby wycofują. Jeżeli chodzi o skutki finansowe, dlaczego pan prezydent w swoim postanowieniu nie przedstawił skutków finansowych? A no właśnie, proszę państwa, dlatego, żeby nie naruszać zasady swobody regulacyjnej ustawodawcy. Bo pytania, ja to powtarzam jak mantrę, mają charakter kierunkowy. A dopiero wolą ustawodawcy, wolą tych, również i państwa, najpierw Sejmu, potem Senatu, kiedy będziecie pracować nad już konkretnymi inicjatywami, jest wtedy dookreślenie precyzyjnie norm prawnych i do tych precyzyjnie dookreślonych norm prawnych jest, szanowni państwo, załączenie oceny skutków regulacji, również skutków finansowych. Konstytucja, szanowni państwo, kiedy mówi o referendum ogólnokrajowym, ustawa o referendach w tym zakresie nie nakłada na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia skutków finansowych. Odpowiadając na pytanie pana senatora o tym, że pan prezydent wie, czego chcą obywatele. No, proszę państwa, powiem tak, no, może troszkę przewrotnie. Pan prezydent dużo jeździ, dużo spotyka się z Polakami, co oczywiście państwo obserwują. I tam padają tego różnego rodzaju informacje, postulaty woli, rozmowy. Więc można powiedzieć, że pan prezydent wie, czego chcą obywatele. Tak jak państwo pamiętacie zapewne w kampanii prezydenckiej, pan prezydent rozmawiał i mówił na temat wieku emerytalnego. To było, powiedzmy, nawet jednym z ważniejszych postulatów, które wypowiadał pan prezydent. Na pewno państwo wiecie, że pan prezydent podpisał wniosek, podpisał umowę społeczną z obywatelami, ale również podpisał umowę programową. Umowę programową z Solidarnością. A inicjatorem wniosku referendalnego w sprawie obniżenia wieku emerytalnego był Związek Zawodowy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z Piotrem Dudą przewodniczącym na czele inicjatywy referendalnej. I jeżeli pan teraz, panie senatorze, pyta się, czego pan prezydent nie wie, no to ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że to jest pokazanie kierunku dla nowego parlamentu, dla nowego Sejmu i dla nowego Senatu. To jest 25 października będą wybory. Razem z wyborami pan prezydent wnosi o zarządzenie referendum w tych właśnie trzech sprawach. I właśnie, szanowni państwo, wolą narodu, wola narodu będzie również takim światłem, drogowskazem dla wybranego nowego Sejmu, Senatu, dla nowo wybranego parlamentu, w jakim kierunku zmiany prawa, w jakim kierunku dyskusja na temat praw obywateli, w jakim również praw socjalnych powinna się odbywać, powinna być kontynuowana, w jaki sposób polityka powinna być prowadzona, polityka w rozumieniu zabiegania o dobro wspólne. Dziękuję, pani minister. A jeszcze jedno pytanie, to było które? Niech pan powtórzy. Pytałem panią minister również, na jakiej podstawie twierdzi pani, cytuję, że pytanie o lasy państwowe jest dokładnym przepisaniem tego, o co prosili wnioskodawcy, gdy tymczasem prosili, powołując się na ustawę z 91 roku, a pytanie odnosi się do stanu prawnego ustanowionego dużo później zupełnie inną ustawą, a zmiany były poważne. Tak, znaczy, powiem tak, wydawało mi się, że odpowiedziałam na to pytanie, więc jeszcze raz, to pytanie zostało, treść pytania została ustalona z przedstawicielem, z pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej, panem profesorem Janem Szyszko. Tak jak odczytałam panu pytanie z druku 2512 i pytanie z projektu postanowienia pana prezydenta, jest ono de facto uszczegółowione. Dziękuję. Pan senator
Klich. Z dużą uwagą słuchałem odpowiedzi pani minister na moje pytanie, ale nie... Przepraszam, pan senator Świętarski pytał, tak? I nie uzyskał odpowiedzi. Niech pan powtórzy, panie senatorze. Pytałem się, czy są obecnie jakieś dane poważne siły polityczne, czy grupy obywateli, którzy chcą prywatyzować dobro narodowe. Proszę tak, bardzo. Tak. Znaczy, panie senatorze... Panowie senatorowie, nie, proszę nie mówić w tym samym czasie. Dobrze, panie senatorze, jest pytanie. Znaczy, panie senatorze, na takie pytanie, jakie pan mi zadał, przed kim mamy się bronić, to ja bym chciała odpowiedzieć jako parlamentarzysta, którym już nie jestem, ale nie mogę, więc pozwoli pan, że odpowiem w sposób inny, a mianowicie prawie 3 miliony osób opowiedziało się za tym, że nie chcą zmian w systemie funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, że te 3 miliony osób, bez mała 3 miliony osób, negatywnie odniosły się, podpisując się pod tym właśnie wnioskiem, negatywnie odniosły się do tego wszystkiego, co działo się w otoczeniu Lasów Państwowych już od 2010 roku. To ja może przypomnę panu senatorowi. W 2010 rok to ta próba włączenia lasów do sektora finansów publicznych. Pamiętacie państwo to na pewno, to upadło. Potem zmiana ustawy o lasach bez żadnych analiz ekonomicznych, przyjęta w ciągu 26 godzin, nałożyła na Lasy Państwowe pewnego rodzaju trudne, ciężkie, dolegliwe obowiązki finansowe. Przypomnę, 800 milionów zysku w latach 2014-2015 zostało przejętych, to chyba będzie dobre słowo, zostało przejętych z przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Potem, proszę Państwa, nastąpiła próba zmiany konstytucji, gdzie zapisem miało być, ja tutaj się posłużę cytatem, lasy Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. Wszyscy wiedzą, proszę Państwa, jaką większością zmienia się konstytucję, a jaką większością zmienia się zwykłą ustawę. I trzecia rzecz, na którą również obywatele patrzą, Polacy też to obserwują, a mianowicie obywatelski projekt ustawy, projekt o referendum o przyszłości lasów państwowych, który od 2014 roku czeka na rozpatrzenie w Sejmie. Więc jeżeli się mnie pan pyta, kto, to ja panu zacytowałam, no myślę, że każdy wnioski sam powinien wyciągnąć, natomiast ja w tym momencie jako przedstawiciel pana prezydenta mogę powiedzieć jedynie tyle, że to są 3 miliony podpisów, których naprawdę nie powinno się lekceważyć. Dziękuję.